Więc mieliśmy takiego szefa. On nie lubił takich nowości, żeby to... On w ogóle uważał, że za bardzo nie wolno ingerować organizm ludzki. Był genialnym diagnostą, ale co do leczenia to był... Primum non nocere, tak? Tak, primum non nocere. Żeby po pierwsze nie zaszkodzić, a po drugie się za bardzo nie wtrącać, bo się wszystko zepsuje. I jak on widział, że się dzieją takie rzeczy, że jakaś kroplówka, jakaś eksaminotransfuzja, to przechodził przez korytarz i odwracał głowę, żeby nie widzieć tego, co się dzieje. Bo on był bardzo tolerancyjny. Robią ci młodzi. I tak nic z tego nie wyjdzie, więc niech robią. Za rzeczy i tak dalej. No, ale jak to wyszło, to wsiadł w pociąg, pojechał do pana ministra zdrowia Stachelskiego i powiedział, ja stąd nie wyjdę, dopóki pan nie wyda zarządzenia, że tal nie może być używany do szczurów, do żadnych trutek i do żadnych rzeczy, które są spożywcze. I on to przewalczył. W ciągu tygodnia było takie zarządzenie, te fabryki talu zostały zlikwidowane. No ale to nie znaczy, że nie było zatruć talem. Bo tal się kopie jednocześnie z jakimiś wykopalinami. Gdzieś tam na Dolnym Śląsku, razem chyba z miedzią czy z czymś, nie wiem. I któregoś dnia przywieźli nam całą rodzinę, 7 osób, babcię, matkę, tatusia, 3 dzieci, które zamiast posolić placki kartoflane, posypali talem. Bo on wyglądał jak sól, taki biały, oczyszczony tal. No ale cała siódemka zmarła, bo to już było ostatnie stadium i nic im nie pomogło. No potem zaczęli naukowcy robić te badania nad talem i uznali, że tal nie działa. Że to nie jest środek, który jest dobry i że w ogóle nie działa. No dobrze, nie działa, ale jakieś 5-6 osób myśmy tym uratowali. Taki był koniec tej historii.